Łodziu i napisał, ale wiercił sąsiada. Ej, to ten supporter. Co, te supportery słuchają audycji u tych prezenterów? Nie, ja myślałem, że oni tylko te raporty robią, a nie grają. O co tu chodzi? I ogólnie chciałem powiedzieć, że The Shadow jest czar odziejem. Nie no, The Shadow. Chociaż nie powiem, czasem chciałbym tak powiedzieć. Ale widzisz, spokojny ja. Nie jestem odwalaczem i nie mówię takich. Chociaż no chciałbym, nasuwa się samo czasem. Rybeśny. No i Jezusi. Oczy otworzył. Jednak paragrafy i listy mają jeszcze stary font. Dopiszmy więc style dla tych elementów. Yeah. Motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Mieliśmy efekt piękny, jednak czuję, że coś jest nie tak. Jeśli pamiętasz, przystosowanie stylu do każdego elementu przez zawsze było dość mocne. Czasem mówię się. Rewerek, no wiadomo, pozdrawiam cię. Pociąga mnie twoje ciało i wciąż mi go za mało. Pociąga mnie twoje ciało i wciąż mi jest go brak. Jak to się stało? Przecież dodaliśmy regułę tylko dla jednego selektora. Próbujmy sobie wyobrazić strukturę HTML. No i właśnie, z kuriera odjeżdża, na lewecie żółte auto. Jak dobrze pamiętam, to chyba to była Fortuna. Fit oczywiście, że puścimy. Dobrze, że mówisz. Właśnie, dodaliśmy dla takich kwotów regułę fontami. Oznacza to, że fontami i takich kwotów zmieni się na arie. Tak, mam ochotę, żeby puścić piosenkę Take Me Away. I wiadomy busek. Wszystkie oprócz elementu z panu naszym zawodem. Wyliczenie w CSS jest więc bardzo podobne do wyliczenia w prawdziwym życiu. Zobaczcie, jakie to wygodne. Możemy używać jednej reguły, a stosować ją do wielu elementów. Ułatwia to pracę, zmniejsza ilość kodu, a jeśli będziemy potrzebować go zmienić, możemy też pisać, że
znajomi. To co? Lecimy z kolejną piosenką. Tym razem na Fita. Zadajmy zawodowym antykształceniem. Zacznijmy. Zawsze kiszę ogórka samemu. Jednak ten dzień zmienił moje życie o 360 stopni. Włączyłem audycję białego ja, a kapiszon wystrzelił natychmiast. Napisaliśmy już całkiem sporo HTML-a. Siemano, Jezus. Ja zaczynam mieć problemy. Jezusik, nawet nie musisz mi pisać, co byś chciał. Dość trudno po prostu słuchaj. Nie manko, ziomeczki, Michael RWD, a to jest kolejna... Moglibyśmy co prawda oddzielić poszczególne sekcje, na przykład. Ale jest to jedynie obchodzenie. I pozdrawiam operatora kosiarki, który ma muta. A pewnie by chciał pozdrowić. Jezu, pisze, chciałbym się obudzić. Hoho, dzięki wielkie. Pozdrawiam cię. Czar. Czar. Czarodzieju. Dodatkowo ujednolicimy fragment strony z dodatkiem o naszej osobie z pozostałymi sekcjami. W tym celu dodajmy na paragrafę na głowę chyba z treścią o mnie. Cały strony. Tak, Jezus pisze, nie puszczę nic fajnego na razie. Idę z CKU się zrobić. No ciężko może nad być. Nad wszystkimi sekcjami znajduje się jeszcze grupa. Czasami widzicie, jakie piosenki lecą. G1 i zabawiskowe. Chcemy poprawienia czytelności i możemy je również skrypować. Tak. Różni się on jednak na całej strony, więc tak sekcjami odpowiem. Wykorzystaliśmy go do skrypowania fragmentów składających się na łóżkach, a treści w postaci listy i paragrafów. Bądźmy więc na szczęście istnieje taki header, który, mówiąc dość patologicznie, pozwala grupować tagi zależnych na drugie. Obejmijmy w niego więc nasze zbłąkane. I lecimy tagi dalej z kolejną piosenką. Dodatkowo zgrupujmy wszystkie tagi section, obejmując je w tag main. Służy on do oznaczenia głównej sekcji strony. Wow, dodaliśmy ogrom tagów. Jednak na pierwszy rzut oka nie przyniosły one zbyt wiele, w końcu wygląd naszej strony praktycznie się nie zmienił. Pomimo tego, że dodaliśmy więcej kodu, nasz plik jest teraz dużo czytelniejszy. To trochę tak, jakbyśmy porównywali ścianę tekstu z tekstem podzielonym na części i akapity. Dodatkowo taka organizacja łatwiej nam znaleźć. Najczęściej pracować z kodem innych osób. Używanie powszechnie znanych tagów zgodnie z ich przeznaczeniem bardzo ułatwia innym osobom zrozumienie, o co chodzi w naszym kodzie. Kod HTML napisany w taki sposób nazywamy semantycznym HTML. Starajmy się do niego. Ostatnie 20 minut, ale chyba przedłużymy, co? Chyba przedłużymy tą audycyjkę o kolejne pół godzinki, bo coś za szybko mija. W tej lekcji nie podoba mi się to. A jeszcze się nie rozkręciłem. Zostanie ono z nami już do końca. Narzędzie to nazywa się Chrome. No i operator kosiarki ziemi okłysy przyjechał na ten sam punkt kuriera. I Jezus pisze, ale mi gaprysz na czole wyskoczył, matko bosko. I co się ma, koziomeczki? Pozdrawiam. F12. Jeśli korzystacie z innej przeglądarki niż Chrome, bez obaw. Praktycznie każda oferuje podobnie działające narzędzie. DevTools w Google Chrome są jednak powszechnie uważane za najlepsze. Ponownie zachęcam cię więc do zainstalowania przeglądarki Google Chrome. W przeglądarce otwiera nam się nowe okno. Możemy zmienić jego położenie, klikając w trzy kropki w prawym górnym rogu. Dodatkowo, jeśli DevTools są otwarte po raz pierwszy, na dole mogła się otworzyć sekcja What's New. Możemy ją zamknąć.
Mamy tutaj bardzo dużo opcji, jednak na razie skupimy oczywiście się tylko na zakładce Element. Lecimy z twoją piosenką. Upewnijmy się, że mamy ją aktywną, czyli że pod nazwą Element znajduje się niebieska linia. Pozdrawiam. Manko ziomeczki z tej strony, Michael RWD, a to jest kolejny odcinek. Ej, wiem czego dawno nie było, ja o Kim Bindzie zapomniałem. O zabijaniu świnek z Minecrafta. Aj. Muszę to już dodać szybciutko. No i wracamy. Pewnie za głowę się łapie. Pomimo, że go nie ma, on czuje ten dźwięk. Lecimy z kolejną piosenką. A po tej piosence zrobimy mały mixtapik. But I
Ale sieczka, Jezu. Nie sieczka, ale takie mocno dają. Tyle powiem. Napisał, dobrze daje, tak z chlebem. Lepiej bym tego nie ujął. Miksuję dla was muzykę. Zaczynamy mixtape'ik, żeby was rozbudzić, więc przygotujcie się. Wysłania pozdrowień po linii 105. Gramy do godziny 13:30.
Miksuję dla was DJ Bialia. A nie wiem, co chcesz? Możemy puścić. Polecimy z piosenką Daka Niemca. Serdecznie go pozdrawiam, bo jest czar, czar, no księżnikiem. Siemanko ziomeczki, z tej strony Michael RWD, a to jest kolejna... Hej Wiedźminie, ale masz wielkiego twardego miecz. Nie walcz sam. Słuchaj audycji Białego Ja. Świnia. Erotyczne piwba, ona ma rajstopy. Przy rozporku spuchło mi, to znaczy kłopoty. Nic nie jest bardziej sexy niż ubrana dziewczyna. Jestem spocony jak świnia, ryste panie nie wytrzyma. Erotyczne piwba, wódka z sokiem na raz. Teraz barman, patrz. Pokazuj mi pierogu, to nie przejdzie, chcę cię widzieć w staniku oraz w swetrze, w espadrylach lub kozakach. To jest piękne, kiedy jesteś w grubych sztuksach. Erotyczne piwa, ona ma rajstopy. Przy rozporku spuchło mi, to znaczy kłopoty. Nic nie jest bardziej sexy niż ubrana dziewczyna. Jestem spocony jak świnia, ryste panie nie wytrzyma. Erotyczne piwa. Co 5. Co polecacie na pierwszą pracę na tym serwerze? Bo jestem strasznie biedny i muszę zacząć tutaj pracować. Na serwerze Projekt RPG. Lecimy dalej. Up there by a butterfly. Push it high. Up there by a...
Dreamer Polski, znaczy Xdream Polski napisał, gdzie jesteś. Teraz jeżdżę kurierem. Pracuję kurierem. I siemano, Xdream Polski, pozdrawiam się serdecznie. Dalej. Hej, kup se klej. Everybody orą pole. Everybody. Everybody oraj pole. Na traktory oraj pole. Everybody pomarańczyk. Hej, Xdream Polski, tak jak mówiłem. Na kurierze. You are the one that lights the fire. I'm the one who takes you higher. I love your voice when you say my name. That's my name, that's my name. Xdream Polski. No, chciałem na kurierze powiedzieć trochę. I saw your eyes and they were so blue. Muszę zarabiać. Żeby spłacić dług Michaela RWD. Bo od Michaela pożyczę i teraz muszę mu oddać, no. Taka jest kolej rzeczy. Fajnie ma nagrodę dzienną taką wesołą. Bardzo mi się podoba taka nagroda. Alkohol pisze siema. Siemano Mariusz. Pozdrawiam się. Ja wam przypominam, że gramy jeszcze 27 minut, a moje ID to 105. Wysyłajcie pozdrowienia. A potem wracamy od 19 do 21 wstępnie. Może przedłużymy później. Znowu kaleczysz pawiana samemu? Nie bądź śmieszny. Słuchaj audycji Białego Ja, a twój Messerschmitt nigdy nie zazna spokoju. Oj, właśnie na audycję też bił szatan 656, który napisał pozdrawiam ciebie. I generalnie chciałem bardzo podziękować szatanowi 656, bo wczoraj dało mi 10 tysięcy, poza audycją. Więc jeszcze raz ci dziękuję za donate szatan 656 i pozdrawiam cię serdecznie. Człowieku Boży. I siadam 656. Należy ci się to dla ciebie, słuchaj.
pozdrawiam. I Rudy07 wysyła $777. Pozdrawiam się serdecznie, Rudy07. Trzymaj, dziadu. Gary. Dalej. Pozdrawiam.